Na jeden wieczór Plac Powstańców za Synagogą zmienił swoje oblicze. Stał się sceną pierwszej letniej edycji Kina ze Smakiem. Na wieczór zaproszono koneserów kina i dobrego jedzenia. Tym razem serwowano pizzę i pierogi, a także muzyczne doznania. Pierogi serwowała znajdująca się nieopodal restauracja Cela Podróżą, pierogarnia i naleśnikarnia, a pizzę we włoskim stylu wypiekaną na miejscu prosto z pieca food track. Czas umilił koncert Wiktorii Muszyńskiej i Wojciecha Jakubowskiego. Po zmroku plac zmienił się w salę kinową pod chmurką wyemitowano dramat z 2013 roku Koneser. Dziś Plac Powstańców za synagogą jest asfaltową pustynią, parkingiem. Kino ze smakiem pokazało jednak jak ogromny potencjał ma to miejsce. Temat zmiany wyglądu placu poruszono na ostatniej sesji Rady Miejskiej nie pierwszy raz. Zmiana funkcjonalności placu była już poruszana w budżecie obywatelskim. Czy warto? Wystarczy porównać zdjęcia z tego jak plac wygląda na co dzień i jak wyglądał w piątkowy wieczór. Kolorowy, oświetlony, Pełen zieleni. O tym, że zamknięcie części terenu dla ruchu samochodowego jest dobrym pomysłem, świadczy transformacja znajdującej się nieopodal ulicy więziennej, która dziś jest ogródkiem restauracyjnym. Teren za synagogą to część dawnej dzielnicy żydowskiej. Dzielnica była bohaterką wystawy fotografii, która towarzyszyła piątkowemu wydarzeniu. Muzeum od lat stara się odczarować to miejsce, poświęcając dzielnicy żydowskiej część swoich działań. Być może przemiana placu powstańców to odpowiedź, więcej zieleni i teren dla mieszkańców, nie samochodów.